Tęsknota, ból i oczekiwanie. Co wyrażają te słowa? Mogą wyrażać różne rzeczywistości. Mogą określać na przykład to, co przeżywają małżeństwa zmagające się z niepłodnością. Tęsknota za tym, żeby zrodzić potomstwo. Ból, oczekiwania, że do tego poczęcia, do tych narodzin nie dochodzi. Wam, drodzy, którzy zmagacie się z niepłodnością, chcielibyśmy powiedzieć: kochani, jesteście kochani. Jesteście pełni, jesteście pełnowartościowi, jesteście bezcenni. Przytulamy Was serdecznie i otulamy naszą modlitwą. Trzymajcie się. Ale te słowa mogą też określać każdą, każdego z nas, bo każdy człowiek za czymś może tęsknić, uświadamiać sobie tę tęsknotę, albo nie. Każdy człowiek może przeżywać jakiś ból, uciekać od, nim, od niego mniej lub bardziej. I jednocześnie każdy człowiek może na coś czekać. Ale te słowa też mogą określać sytuację Pana Boga. Pana Boga, który za nami tęskni, Pana Boga, który przeżywa ból, zwłaszcza wtedy, kiedy zrywamy więź z Nim, zrywamy przyjaźń z Nim, kiedy odrzucamy Jego miłość i Pana Boga, który czeka, czeka tak, jak nam to opowiedział Pan Jezus w przypowieści o mądrze kochającym Ojcu i o dwóch Synach, tym marnotrawnym powracającym i tym, który zawsze był przy Ojcu. Widzimy, jak ten ojciec czeka na syna. Kocha, czeka, wypatruje z wielką tęsknotą, z bólem serca, oczekuje powrotu syna. Pan Bóg za nami tęskni. I Pan Bóg też przeżywa ból rodzenia wtedy, kiedy. Dokonuje takiego największego gestu miłości, no już nic więcej nie mógł zrobić. Kiedy przychodzi do nas, osiąga szczyt empatii, szczyt takiego wczuwania się w sytuację nas, ludzi, bo staje się jednym z nas, staje się człowiekiem. W Bożym narodzeniu osiąga szczyt empatii, szczyt solidarności, bo jest solidarny z nami we wszystkim oprócz grzechu. Boga, który umiera na krzyżu, oddaje za nas życie, żeby maksymalnie nas przekonać, jak bardzo nas kocha. Że wiedząc, że kiedy przyjdzie na świat, że my go zabijemy, przybiemy do krzyża, odrzucimy, oplujemy, ubiczujemy, on to wszystko wiedząc, jednak przychodzi do nas, tak bardzo nas kocha i oddaje za nas swoje życie. I na krzyżu, umierając, Rodzi nas, rodzi nas do nowego życia. Słyszałem kiedyś takie piękne rozważanie. Ksiądz biblista mówił o tym, że apostołowie pytają Jezusa, gdzie mieszkasz. A Jezus tym apostołom odpowiada, chodźcie zobaczycie. Czyli tak by chciał pokazać, chodźcie zobaczycie gdzie mieszkam, to znaczy gdzie żyję, a jeszcze dokładniej jak żyję. Gdy apostołowie się zastanawiają, Panie Jezu, co jest źródłem Twojego życia, to Jezus im pokazuje, źródło mojego życia jest tam, gdzie po ludzku nie ma już życia. Na krzyżu, gdzie po ludzku już jest koniec, tam zaczyna się nowy początek. Tam, gdzie po ludzku już nie ma życia, rodzi się nowe życie. Jezus, który oddaje życie, Jezus ukrzyżowany z martwych wstaje. Więc Pan Bóg w Jezusie przeżywa ten ból zrodzenia, zrodzenia nas przez śmierć i zmartwychwstanie, i teraz Pan Bóg przeżywa ból oczekiwania, kiedy my przyjmiemy Jego śmierć i zmartwychwstanie. Najpierw Jego narodzenie, Boże Narodzenie, później Jego śmierć i zmartwychwstanie. Chociaż w Jezusie przyjmujemy obydwie te tajemnice, Pan Bóg na nas czeka. Więc, co my możemy zrobić? Z jednej strony możemy coś zrobić, ale z drugiej strony czasami trzeba się zastanowić, czy może czegoś nie robić. Chociaż wiem, że to nie jest łatwe, bo mamy dużo zajęć, zabiegania obowiązków, troszczymy się o naszych bliskich, o pracę, o wychowanie więc to wszystko są dobre zaangażowania, ale warto. Czasami zastanowić się nad tym moim zabieganiem. Mam dobrą nowinę dla wszystkich zabieganych, mianowicie nawet pomimo największego zabiegania, nasze serce zawsze jest przy nas. Psalmista pięknie się modli, ja śpię, ale moje serce czuwa. Mam dobrą nowinę do zabieganych od świętego Augustyna, który mówił, że nasze serce zawsze się modli, nasze pragnienia zawsze się modlą. Nawet jeżeli nasze usta milczą. Więc nawet pomimo największego zabiegania, jesteśmy w, jesteśmy w stanie uświadomić sobie tęsknoty naszego serca, przyznać się do bólu w naszym sercu i wejść w oczekiwanie. Uświadomić sobie, że Bóg jest pierwszym, który na nas czeka, z miłością, z czułością, z przytuleniem, tak jak Ojciec czekał na syna, i dał mu szat, oprócz czułości, miłości, przytulenia pocłunku, dał mu szaty i pierścień, czyli symbol godności. Bóg na nas czeka, żeby, żebyśmy w spotkaniu z Nim odkryli, kim jesteśmy, jaka jest nasza wielka wartość i godność. Więc Bóg jest pierwszym, który nas czeka, ale co z nami? Co z naszym czekaniem, co z naszą tęsknotą przepełnioną bólem? ksiądz Jan Twardowski Czekanie Popatrz na psa uwiązanego przed sklepem o swym panu myśli i rwie się do niego na dwóch łapach czeka Pan dla niego podwórzem łąką lasem domem oczami za nim biegnie i tęskni ogonem pocałuj go w łapę bo uczy jak na boga czekać